21 października podczas wyborów samorządowych wybierać będziemy swoich przedstawicieli, m.in. do Rady Miejskiej. Dziś chcielibyśmy Państwu zaprezentować sylwetki osób, które dopiero chcą zacząć swoją przygodę z samorządem, bo właśnie takich kandydatów na różnych listach będzie najwięcej. Tak też jest w przypadku Romana Pączka, który startuje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Przyczynkiem do kandydowania do Rady Miejskiej było to, że mam 47 lat i chciałbym po sobie coś zostawić, jakiś cel w życiu mam. Znaczy przyczynkiem do kandydowania przede wszystkim była łatwość, z jaką Urząd Miasta wydaje pieniądze na niepotrzebne cele. Takim tematem głównym była rewitalizacja rynku, która jest totalnie nieudana. Wydano 16 milionów złotych, a po prostu za 5 lat kostka brukowa, która jest już popękana, będzie do wymiany. Nie zrealizowano żadnych celów, mianowicie nie poprawiono odpływu deszczówki, nie poprawiono kanalizacji. To, co zbiera się na dużym rynku, wyrzuca na małym rynku. Także, że to jest poza tym fontanna, która kosztowała mnóstwo pieniędzy i która generuje mnóstwo pieniędzy z racji wyrzucanej wody. Woda dochodzi z wodociągów i ona po prostu jest odpływa jako deszczówka. Marnotrawienie jest to naszych pieniędzy. To jest główny cel. Jaki jest Pana program wyborczy? Mój program wyborczy opiera się na naprawie tego, co zostało zepsute. No i przede wszystkim na poprawie powietrza. Jest taki plan Czyste Powietrze Morawieckiego i myślę, że można mnóstwo pieniędzy pozyskać na te cele. Na cele czystego powietrza, czystej wody, czystej ziemi. Także mój program wpisuje się w plan Prawa i Sprawiedliwości. Proszę powiedzieć tak z perspektywy mieszkańca. Jakie trzy rzeczy zmieniłby Pan, jeśli chodzi o nasze miasto, które w Pana ocenie źle funkcjonują, bądź Panu się osobiście nie podobają? Na pewno drogi, na pewno niesprawna komunikacja i brudne powietrze w obrębie rynku głównego i Starego Miasta, gdzie jest mnóstwo starych pieców i dogrzewań. Kolejną osobą, która zdecydowała się spróbować swoich sił w wyborach, jest pani Anna Stuczyńska z Komitetu Nasze Świecie. Kandyduję z okręgu numer 3, sołectwa też Gruczna, ale nie tylko. Z natury jestem społecznikiem. Dobro ludzi jest dla mnie najważniejszą wartością. Początek swoich działań społecznych zaczęło się też od pracy zawodowej, jakim jest pielęgniarstwo. Powiem szczerze, mianowicie kilka lat wstecz działam w związkach zawodowych i tam walczyłyśmy o dobro pacjentów, gdzie jest najwyższą wartością, ale też o polepszenie warunków pracy i płacy pracowników. I tak może na początku powiem, że chciałabym zwiększyć zakres swojego działania społecznego, dlatego otrzymałam tak jakby zaproszenie i rekomendacje z Komitetu Wyborczego Nasze Świecie. Po rozmowach z mieszkańcami sołectwa Gruczno przyjęłam to zaproszenie i chciałam dalej działać dla dobra społeczeństwa. Jaki jest Pani program wyborczy? Czym zachęci Pani swoich wyborców, by oddali głos właśnie na Panią? Panie redaktorze, powiem szczerze, jestem osobą znaną w sołectwie Gruczno i nie ukrywam, że mój program wyborczy jest spójny razem z programem wyborczym Komitetu Nasze Świecie, Komitetu Wyborczego. I tak jakbym mogła tutaj przedstawić kilka propozycji z naszego komitetu, to mogę powiedzieć tak, budowa nowoczesnego przedszkola w miejscowości, w sołectwie właściwie Gruczno, ale także budowa takiego też przedszkola na Mariankach numer 4. Następnie budowa ośrodka specjalistycznego całodobowego dla osób potrzebujących całodobowej opieki wraz z zapotrzebowaniem tak zwanym rehabilitacyjnym, bo wiem, że na tego rodzaju jest bardzo duże zapotrzebowanie. Mieszka Pani w Grucznie. Jakie takie trzy rzeczy zmieniłaby, jeśli Pani chodzi o Gruczno, ogólnie o sołectwa?
Nasze Gruczno rozwija się, jest bardzo, bardzo piękną miejscowością. Mogę powiedzieć, że w ostatnim czasie zmieniło się bardzo dużo. Powstały ścieżki piesze, ścieżki rowerowe, które przyciągają bardzo turystów. Także brałam udział w projekcie, nie tylko sama, ale także pracownicy przedszkola w projekcie do budżetu obywatelskiego, gdzie naszym projektem była modernizacja placu zabaw przy dotychczasowym przedszkolu numer 11. Ostatnią osobą, którą chcemy Państwu przedstawić, jest Anita Zaręba, którą w jesiennych wyborach znajdziemy w gronie Komitetu Razem dla Świecia. Pomysł się wziął spontanicznie i nie żałuję tej decyzji. Chciałabym osobiście zwiększyć nacisk położyć może na organizacje pozarządowe. Ja osobiście pełnię funkcję prezesa Fundacji Makowo, która cieszę się, że się coraz bardziej rozwija. Dzisiaj akurat mamy przyjemność, nasza, na marginesie powiem, w Parlamencie Europejskim w Brukseli nasze są dzieła ze Studia 27 przedstawiane. Więc ja chciałabym, aby więcej powstawało organizacji, bo jest to świetna sprawa. Większy nacisk kładłabym również na współpracę organizacji z powiatem, chociaż jest bardzo dobra, ale z gminą.